Jest 19:30, Michał Adamczyk, witam państwa i zapraszam na wiadomości. Wiadomości w Polsce 24, a zatem zaczynamy. Wszystkie najważniejsze informacje, ale takie, na jakie państwo zasługują. W Polsce ruszyła nowa telewizja informacyjna w Polsce 24. Rzetelne, sprawdzone informacje, ale też ciekawe formaty, rozmowy, takie na kontrze z politykami, to będą pewne starcia polityczne. Jestem oskarżony przez posła o to, że przekraczam swoje uprawnienia. Przestrzegał prawa, policjantowi, który przeciwstawił się posłankom, grozi więzienie. Nie ma gorszej rzeczy, która może przytrafić się funkcjonariuszowi w służbie, oficerowi. To jest bardzo zły pomysł, żeby to pozamykać. Wności na noworodkach, co trzecia szpitalna porodówka do likwidacji. To jest początek zwijania Polski powiatowej. 19:30, proszę państwa, nie będzie już mętna i bez wyrazu, bo wystartowała nowa stacja informacyjna w Polsce 24. My możemy państwu obiecać, że będziemy się starać spełnić państwa oczekiwania. Jest nam niezmiernie miło, że znów gościmy w państwa domach. O tym, jak wyglądał ten nasz początek, jak przebiegały poranne programy, już teraz w takim skrócie opowie państwu Rafał Jarząbek. Serdecznie zapraszam na relację. Tygodnie przygotowań, długie godziny prób i wiele nieprzespanych. Wszystko po to, żeby ogłosić dziś z dumą. 2, 1. Jesteśmy. Jak się macie? Ktoś spał w ogóle? Telewizja w Polsce 24 to nowa stacja informacyjno-publicystyczna, która codziennie będzie dostarczać państwu rzetelnych informacji. My mówimy nowa telewizja, bo to rzeczywiście jest zupełnie inny produkt i w naszej ocenie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o informacje. Widzom, którym jakiś czas temu, dokładnie w grudniu ubiegłego roku, ukradziono telewizję, potrzeba takich treści. Widzowie, którzy po 20 grudnia zostali pozbawieni swoich ulubionych programów, mogą odetchnąć w spokoju. Na antenie w Polsce 24 będą mogli spotkać swoich ulubionych prowadzących oraz zawsze o 19:30 zamiast mętnej wody otrzymać garść najważniejszych wiadomości. Zespół, który tworzy ten program, doskonale się zna. To są ludzie sprawdzeni w boju. Jesteśmy zespołem, który się lubi i szanuje. I zdecydowanie mam nadzieję, że będziemy ze zdwojoną energią pokazywać wszystko to, co się dzieje, i mamy już sygnały. Przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce i oczywiście to będziemy robić. Ja mam ogromną nadzieję i wierzę w to bardzo głęboko, że tacy będziemy, że będziemy przede wszystkim programem mądrym i z takim mądrym przekazem będziemy trafiać do widzów. I jestem o to spokojny, bo przecież ci ludzie, których będą państwo widzieć na ekranie, to są stare wygi dziennikarskie, które przecież w tym zawodzie przepracowały wiele, wiele lat, no a więc o ten efekt końcowy jestem naprawdę spokojny. W Polsce 24 to nie sam wieczorny dziennik. Stacja nadaje 24 godziny na dobę, dzięki czemu nasi widzowie mogą liczyć na szeroki wachlarz pozycji programowych. Wystarczy spojrzeć na naszą ramówkę od samego rana. Magda Ogórek i Rafał Porzeziński to jest jedna para prowadząca poranek, druga to będzie Małgorzata Obczowska, Jacek Łański, małżeństwo. Bardzo ciekawe na pewno spojrzenie na różne sprawy. Od samego rana też już dajemy flesze informacyjne, żebyśmy cały czas trzymali rękę na pulsie. Marta Piasecka, Damian Stanisławski, Marta Kosik, to są takie osoby, które te informacje będą państwu prezentowały. A później idziemy w takie absurdalne poczucie humoru, bo codziennie o godzinie 18:00 Wojtek Biedroń, Rafał Jarząbek, Konrad Hryszkiewicz, czyli program bez spiny. Takie nazwiska gwarantują, że nowa telewizja naziemna w Polsce 24 przyniesie widzom nową jakość i emocje, których często na rynku medialnym brakuje. My nie będziemy na pewno pływać w jakiejś mętnej, brudnej wodzie. Chcemy pływać tak, żeby ta informacja była jasna, klarowna i rzetelna. Nie będzie brakowało naszych komentarzy, ale także bardzo szerokiej perspektywy. Będąc ponad, z dystansem, z odpowiednim spokojem i dojrzałością podchodząc do newsów, że będziemy zyskiwać widzów, że widzowie będą z nami. Razem stanowimy naprawdę taki mocny, pełen energii, optymizmu zespół i razem możemy dużo. Spotkajmy się w Polsce 24, bo tu jest Polska. Rafał Jarząbek, wiadomości.
A to jest Polska, proszę państwa, to hasło nowej telewizji, telewizji w Polsce 24. Należy w tym momencie przypomnieć, że stałym integralnym elementem wiadomości będą też rozmowy z gościem lub z gośćmi. I w tym momencie już warto zaprosić na pierwszą rozmowę. Gościem telewizji w Polsce 24, gościem wiadomości telewizji w Polsce 24 będzie dziś lider Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński. I kolejny temat. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tę informację jako pierwszy podał portal w polityce.pl, później informowały o tym także inne media. I także w Londynie Michał Kuczmierowski jutro stanie przed sądem ekstradycyjnym. Większość rządząca twierdzi, że Kuczmierowski, kierując rządową agencją, przekroczył swoje uprawnienia, a opozycja odpowiada, to polityczna zemsta Donalda Tuska. O szczegółach opowie państwu Jacqueline Skowrońska. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski został zatrzymany. Jutro stanie przed sądem ekstradycyjnym. Do tych informacji jako pierwsi dotarli dziennikarze portalu w polityce.pl. W sobotę Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania, a także nakaz aresztowania obejmujący Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Michał Kuczmierowski w rozmowie z Jackiem Karnowskim opublikowanym dziś na łamach tygodnika Sieci, a w minionym tygodniu na portalu w polityce.pl przyznał, że przebywa w Londynie, przyznał, że się nie ukrywa, nie szuka schronienia, ale także, że zależy mu na uczciwym procesie. Jeżeli taki uczciwy proces będzie możliwy, wówczas wróci do kraju, aby w tym procesie uczestniczyć. W specjalnej rozmowie, w specjalnym nagraniu dla telewizji w Polsce Michał Kuczmierowski mówi o tym, że nie chce być częścią igrzysk politycznych i nie chce być, tu cytat, pacynką Platformy Obywatelskiej. Stałem się ofiarą medialnej i politycznej nagonki. Igrzyska, których mam być główną atrakcją, pewnie swój kulminacyjny moment będą miały w rocznicę obecnego rządu. Tym bardziej dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że swojej niewinności będę mógł wkrótce bronić w polskim sądzie. Tymczasem prokuratura robi wszystko, żeby to utrudnić. Wniosek o aresztowanie, tak żebym nie mógł się osobiście bronić w sądzie, został złożony w momencie, kiedy byliśmy z rodziną na zagranicznych wakacjach. Tutaj teraz czekam na rozpatrzenie zaskarżenia oraz wniosku o list żelazny. Mam nadzieję, że ta sytuacja niedługo się wyjaśni, a ja będę mógł się bronić osobiście w polskim sądzie. Śledztwo w sprawie Michała Kuczmierowskiego zostało wszczęte w grudniu 2023 roku. Dotyczy rzekomego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków podczas zakupu towarów między lutym 2021 a listopadem 2023 roku. I to wszystko zdaniem prokuratorów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Michał Kuczmierowski, że jest niewinny. Politycy opozycji mówią o politycznej zemście wobec byłego szefa RARS. Jacqueline Skowrońska, Wiadomości w Polsce 24. I ten temat, proszę państwa, oczywiście pojawi się podczas rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. A teraz kolejny temat. Do 3 lat więzienia grozi policjantowi, który wykonywał swoje obowiązki. W lutym 2022 roku, gdy trwał atak hybrydowy Białorusi na Polskę, podinspektor Tomasz Waszczuk, chroniąc polską granicę, nie wpuścił posłanek do strefy buforowej. Teraz ściga go za to prokurator. Szczegóły w relacji Stanisława Pyżanowskiego. 28 lat nienagannej służby w policji. Liczne nagrody i wyróżnienia. Podinspektor Tomasz Waszczuk to, jak mówią jego koledzy, rasowy Glina. Były Glina, bo przez oskarżenia posłanek Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej musiał odejść z policji. Jestem oskarżony przez posła o to, że przekraczam swoje uprawnienia tylko w ten sposób, że przestrzegam i podejmuję decyzję o tym, że nie może wjechać do strefy objętej zakazem do Białowieży. W lutym 2022 roku posłanki Partii Zielonej, jak twierdziły, chciały dostać się do biura poselskiego w Białowieży. Biura, które dziś nie istnieje. Ja sam Czech. A, turysta? Niezadowolone z decyzji dowódcy policjantów oskarżyły go o przekroczenie uprawnień. Po raz trzeci nie zostałyśmy wpuszczone razem z Urszulą Zielińską do naszego biura w Białowieży bez podania podstawy prawnej. I po raz trzeci złożyłyśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przyjdzie czas, że niezależna prokuratura się tym zajmie.
W maju prokurator Zbigniew Chmielewski z prokuratury rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej postawił policjantowi zarzut przekroczenia uprawnień. Czy słusznie, czy nie rozstrzygnie sąd? Dlatego mamy właśnie po to niezależną prokuraturę i sądy niezawisłe. Dwa lata wcześniej ten sam prokurator odmówił wszczęcia śledztwa, nie widząc w postępowaniu policjanta złamania prawa. Po skardze posłanek na wniosek sądu wszczął postępowanie, by następnie je umorzyć. Do sprawy powrócił po raz trzeci. Sprawa przyspieszyła w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia już ze zmianą rządu, czy właściwie już po wyborach. W toku trzech postępowań w tej samej sprawie podinspektor Waszczuk był przesłuchany aż 6 razy. 6-krotne przesłuchiwanie w charakterze świadka to świadczy już o tym, że albo prokurator był kompletnie nieprzekonany do tego, żeby przedstawić te zarzuty i coś się zmieniło takiego, że nagle status procesowy pana podinspektora Waszczuka się zmienił, albo że ma to rzeczywiście miało to na celu w jakimś stopniu spowodowanie dyskomfortu związanego z koniecznością częstego przesłuchiwania. W obronie funkcjonariusza stają związki zawodowe policjantów, w tym Solidarność Policji. Jest to dla nas sytuacja groteskowa, kuriozalna. Ktoś, kto jest parlamentarzystą, ktoś, kto jest reprezentantem tego narodu, którego broni ten policjant, składa zawiadomienie na tego funkcjonariusza policji. Nie ma gorszej rzeczy, która może przytrafić się funkcjonariuszowi w służbie, oficerowi. Niestety to kolejny przypadek ataku na polski mundur. Tym razem w białych rękawiczkach za pomocą instrumentów prawnych państwa polskiego. Stanisław Pyrzanowski, Wiadomości w Polsce 24. Nie sąd, tylko rząd Donalda Tuska zdecyduje o pieniądzach z budżetu państwa dla Prawa i Sprawiedliwości. Taki sygnał płynie z obozu władzy, który nie zamierza respektować ewentualnego wyroku Sądu Najwyższego, czyli sądu, do którego ma odwołać się ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Państwa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o zabraniu Prawu i Sprawiedliwości 14 milionów złotych dotacji. I proszę państwa, to jest poważne zagrożenie dla funkcjonowania największej partii w polskim parlamencie. O szczegółach już teraz w relacji opowie państwu nasz reporter Bartosz Łyżwiński. Ta subwencja w ciągu najbliższych 3 lat, ta partia będzie pozbawiona, o ile, bo tu proszę państwa istotna rzecz, od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego. Istotna rzecz, odwołanie do sądu to fundament państwa prawa, ale jak słychać, nie dla obecnej władzy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy w rządowej telewizji nawet nie kryje, że wyrokiem sądu nikt przejmować się nie zamierza. PiS schodził ze sceny pokonany. O pieniądzach dla opozycji zdecyduje więc polityk, jeden z ministrów Donalda Tuska, a to oznaczać może tylko jedno. Decyzja pana ministra Dołańskiego będzie kluczowa. Jaka powinna być, gdyby się nie okazało? Nie wypłacamy pieniędzy, koniec, kropka. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego? Gdyby był szefem resortu finansów, na pewno by nie wypłacał kasy PiS-owi. Prawo i Sprawiedliwość ma 2 tygodnie na zaskarżenie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej do sądu. Jednak znowu słychać ten sam przekaz. My, czyli władza, zdecydujemy. To nie sąd, nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko urzędnik z upoważnienia ministra będzie podpisywać, bądź nie, decyzję o dokonaniu przelewów środków finansowych. Nikt już nawet się nie kryje, że odcięcie największej partii opozycyjnej od funduszy na kilka miesięcy przed kampanią prezydencką ma charakter politycznej zemsty. Moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Zdaniem byłego członka PKW nie ma do tego podstaw. Komisja uległa presji politycznej. Są to działania pozaprawne, nie mieszczące się w kodeksie wyborczym ani konstytucji. Co dalej? Wydaje mi się, że oficjele rządowi już powiedzieli, nie uznają decyzji Sądu Najwyższego. Nie uznają, choć to właśnie ta Izba Sądu Najwyższego podejmowała decyzję o ważności wyborów, które dały władzę Donaldowi Tuskowi. Powiedzmy sobie otwartym tekstem. Partie polityczne powinny być finansowane z budżetu, tak mówi ustawa, tak jest od lat. To, co chce zrobić rząd Donalda Tuska, to zagłodzić finansowo Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście temu się nie poddamy. Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do swoich zwolenników o wsparcie finansowe. Na konto formacji w ostatnich dniach wpłynęło już 1,5 miliona złotych. Ta kwota stale rośnie i tych pieniędzy rządzący politycy odebrać już nie mogą. Bartosz Łyżwiński, Wiadomości w Polsce 24.
Jak państwo przed chwilą słyszeli, autorem tego tematu był Bartosz Łyżwiński, z którym teraz połączymy się. Bartku, mam do ciebie pytanie dotyczące subwencji, utraty części subwencji, części dotacji. Powiedz, czy ta sprawa przypadkiem nie jest już przesądzona, skoro politycy Platformy otwarcie mówią o tym, że to oni będą decydować o tym, czy pieniądze zostaną przekazane, czy też nie. Najwyższego. I można by uznać, że to jedynie grożenie palcem, że to polityczne pogróżki. Gdyby nie to, co ta władza robiła przez ostatnie pół roku, od wyłączenia sygnału w telewizji publicznej poprzez nielegalne przejęcie prokuratury krajowej, wreszcie po wkroczenie policjantów do Krajowej Rady Sądownictwa, prucie pancernych kas, by zdobyć dokumenty KRS-u. Teraz wreszcie przyszedł czas na opozycję i odcięcie ją od funduszy. Żwiński, bardzo dziękuję tobie za relację. Sprawa księdza Olszewskiego, Michała Olszewskiego, który od 4 miesięcy przebywa w areszcie, trafi do Watykanu. Nasi dziennikarze dotarli do kolejnej niepokojącej informacji. Dowiedzieli się, że duchownemu utrudniane są kontakty z najbliższymi. Podobny dramat dotyka jednej z urzędniczek, także przebywającej w areszcie. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Pawelec. To jest Matka Boża Więzienna. Namalowana przez Urszulę, która podobnie jak ksiądz Michał Olszewski i druga urzędniczka resortu sprawiedliwości jest w areszcie śledczym w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Nasi dziennikarze dotarli do szokujących informacji. Od marca widział ją tylko 2 razy na widzeniu przez szybę. Kobieta od ponad pół roku nie dostała zgody nawet na rozmowy telefoniczne ze swoim 15-letnim synem. Telefon do 15-letniego syna według pana prokuratora jest możliwością popełnienia jakiegoś przestępstwa albo jakiegoś działania pozaprawnego. No to już widzimy, że sytuacja ma tak naprawdę na celu złamanie tej kobiety. Kontakty z najbliższymi utrudniane są też księdzu Michałowi. Duchowny nie może porozmawiać ze swoim prowincjałem oraz księżmi ze wspólnoty Sercanów. Od samego początku były do ministra sprawiedliwości kierowane prośby o widzenie. Niestety do dzisiaj żadna prośba nie została zrealizowana. Z informacji naszych dziennikarzy wynika, że wkrótce o sprawie zostanie poinformowana nuncjatura apostolska, czyli Watykan. Pan prokurator Woźniak uznał sobie, że ksiądz to nie są dla niego osoby bliskie. No, to jest złamanie konkordatu. Ta sprawa zaczyna już żyć poza Polską. Jest to skandal w moim przekonaniu na miarę międzynarodową i także przypomina to, jak w przypadku pani Urszuli, jakiś rodzaj psychicznej tortury, która trwa od pół roku. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w związku z wykorzystywaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości przez Fundację Profeto. Komputer Eweliny Zamojskiej z Fundacji Profeto zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego jej nagranie nie jest dobrej jakości. Czy katolickie fundacje nie mają takich samych praw? Czy uczciwe jest mówić, pokażemy wam katolikom, gdzie jest wasze miejsce? Profeto za pieniądze z funduszu budowało Centrum Pomocy Osobom Dotkniętym Przemocą. Od miesięcy prace stoją. Nie możemy działać, bo nie mamy pieniędzy. I tak naprawdę nie wiemy, czy już ktoś na tym nie trzyma ręki. Ksiądz Michał, a także obie panie mają pozostać w areszcie do 21 listopada. Anna Pawelec, Wiadomości w Polsce 24. I to jest temat, proszę państwa, do którego często będziemy wracać. Teraz kolejny bulwersujący temat, kolejna bulwersująca sprawa. Aż co trzecia szpitalna porodówka do likwidacji. Resort zdrowia chce zamykania oddziałów, w których rocznie rodzi się mniej niż 400 dzieci. Lekarze i położne mówią wprost, to igranie z życiem matek i dzieci, bo kobietę czasem już w trakcie porodu trzeba będzie wieźć nawet 100 kilometrów. A samorządowcy dodają, resort chce likwidować porodówki naszymi rękami. Jak to wygląda w praktyce? W Polsce sprawdzała Małgorzata Gałka. Małgosiu, powiedz, kiedy te przepisy mają wejść w życie i jakie znamy szczegóły? Te konsultacje dotyczące reformy szpitalnictwa dopiero rozpoczęły się na początku sierpnia i one jeszcze potrwają kilka długich tygodni, ale już wiadomo, że Ministerstwo Zdrowia nie będzie miało łatwo. Samorządowcy i dyrektorzy szpitali, z którymi miałam okazję ostatnio rozmawiać, mówią, no dobrze, możemy reformować, możemy rozmawiać o usprawnieniu systemu porodówek, ale nie możemy likwidować oddziałów położniczych, nie pozwolimy na to, by to się odbywało naszymi rękami. Żaden samorządowiec nie zrobi nic wbrew swoim mieszkańcom. Ta dyskusja będzie więc na pewno długo trwała, a mamy, z którymi miałam okazję rozmawiać, przyznają wprost, jesteśmy przerażone, że będziemy musiały jechać nawet ponad 100 kilometrów na najbliższą porodówkę. Nie sprawia wrażenia, żebym dawała w kość, naprawdę.
to tylko pozory. Ma 3 dni, ale już pokazuje charakter. Kalinka Gołaś urodziła się w szpitalu powiatowym w Piszu. Jej mama przyznaje, że nie chciałaby rodzić nigdzie indziej. Opieka jest po prostu tutaj cudowna. Panie przychodzą co chwila, pytają, czy czegoś potrzebuje. Tutaj, tylko tutaj rodzić. Kolejna ciąża też na pewno tutaj będzie. Tyle, że pewności nie ma. Na wyremontowanej kilka lat temu nowoczesnej poroduszce w Piszu rok temu przyszło na świat 300 dzieci. To zdaniem resortu zdrowia o 100 porodów za mało. To jest bardzo zły pomysł, żeby to pozamykać. Przyznaje Małgorzata Kozikowska, mama 10-dniowego Szymona, który też urodził się na piskiej porodówce. Mamy ten szpital na miejscu i opieka jest bardzo dobra. Też inne mamy gdzieś tam z przydrożnych tak miast będą miały ciężko, żeby gdzieś tam dojeżdżać dalej. Jednak prawdopodobnie będą musiały, bo tylko szpitale spełniające ministerialne kryterium 400 porodów mają mieć zapewnione finansowanie. Na tej mapie najlepiej widać, jak wiele porodówek może zniknąć. W skali kraju to 1/3. W skali województw jest jeszcze bardziej dramatycznie. W 5 ministerialnych wytycznych nie spełnia ponad połowa oddziałów. Na przykład w województwie podlaskim do likwidacji jest 10 z 15 porodówek. W warmińsko-mazurskim 10 z 16. Jeśli pomysł resortu wejdzie w życie, porodówki zostaną w 4 miastach. Mazury to jedna wielka porodówkowa pustynia. 55-70 kilometrów. Tak, w tej odległości mamy te placówki, które by mogły przejąć ewentualnie nasze usługi. Wszędzie mamy daleko, tak? To nawet nie jest kwestia odległości, co czasu biją na alarm położnej pielęgniarki, bo nie wszędzie dojedzie karetka. Nie zawsze można wysłać śmigłowiec. To jest kwestia minut. Jeśli spadnie tętno, jeśli zniknie nam zapis, dojście na blok to już jest długa droga. Oddziału już nie ma w Nowym Mieście Lubawskim. Pytam więc położną, co ma zrobić tutejsza mama, gdy zacznie rodzić. W naszym szpitalu nie ma SOR-u, jest tylko izba przyjęć. Trafia pani na izbę przyjęć i tam albo pani urodzi, jeżeli no już trzeba będzie, to urodzi pani, ale jeżeli nie, no to będzie pani wywieziona do Iława, czy Brodnica, czy Olsztyn. Trudno mi jest powiedzieć gdzie, bo gdzie będą miejsca. Walka o ten oddział trwała długo. Sprawa dotarła nawet do Ministerstwa Zdrowia. Minister Leszczyna stwierdziła jednak, że problemu nie widzi. To sam szpital doszedł do wniosku, że mieszkańcy bardziej potrzebują geriatrii, a dzieci będą rodzić się w Iławie, oddalonej o około 26 kilometrów. W szpitalu pozostanie też ginekologia planowa. Z Warszawy nie widać jednak, jak wygląda pokonanie tych 26 kilometrów. Ruszamy w trasę. Nawigacja pokazuje nam 25 minut do celu. Taką drogą. Proszę sobie ją teraz wyobrazić zimą. To i tak wariant optymistyczny, bo szpital w Iławie też nie spełnia minimalnej liczby porodów rocznie. Najbliższa porodówka w Olsztynie lub Elblągu. Ponad godzina jazdy. To jest początek zwijania Polski powiatowej. Związek Powiatów Polskich już zgłasza poważne zastrzeżenia, a samorządowcy przyznają, ministerstwo reformuje, ale od reformy chce umywać ręce. Oddziału ginekologicznego czy położniczego musi podbyć się za zgodą Rady Powiatu. Jak likwidować porodówki, które dają poczucie bezpieczeństwa matce i dziecku? Wszystkie rządy chcą wspierać rodzinę i rodzina jest podstawą. Tym bardziej, że rodzi się nas coraz mniej. Konkretnie w porównaniu do 2019 roku w poprzednim urodziło się 100 tysięcy mniej dzieci. Jeżeli nie mamy tak niski przyrost naturalny, walczmy o każde dziecko. Rząd Donalda Tuska ma jednak inny pomysł. Mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży. To o opublikowanych w piątek wytycznych rządu dotyczących przeprowadzania aborcji w szpitalach. Małgorzata Gałka, Wiadomości w Polsce 24. Oglądają państwo Wiadomości w Polsce 24 i przenosimy się teraz za ocean. Kamala Harris wysuwa się na prowadzenie w sondażach przed wyborami prezydenckimi właśnie w Stanach Zjednoczonych. Według najnowszego badania dla ABC News kandydatka demokratów wyprzedza Donalda Trumpa. Obecnie może liczyć na 50% poparcie, a Donald Trump w tym badaniu ma 4% mniej. Konrad Hryszkiewicz. Rezygnacja Joe Bidena z kandydowania to dla demokratów powrót na właściwą drogę w kampanii. Najnowszy sondaż agencji Reuters wskazuje rosnącą przewagę Kamali Harris nad jej rywalem z obozu republikanów Donaldem Trumpem. Z innego opublikowanego badania dla ABC News wynika, że Harris wyprzedza Trumpa o 4%. Problemem Trumpa jest to, że dziś zostaje w tyle, a coraz bardziej brakuje mu czasu. Twierdzi Hank Scheinkopf, ekspert polityczny. W jego ocenie na przewagę Harris wpływają głosy kobiet. Jako prezydent nigdy nie zawaham się w sprawie obrony bezpieczeństwa i ideałów Ameryki, ponieważ w nieustającej walce pomiędzy demokracją a tyranią
Wiem, gdzie będę stała i wiem, gdzie jest miejsce USA. Za Trumpem stoją z kolei konserwatywni Amerykanie. Ci, którzy przyszli na wiec byłego i, jak wierzą, przyszłego prezydenta w Michigan, podkreślają, poglądy Trumpa to ta prawdziwa Ameryka. Nie zawsze zgadzam się ze wszystkim, co robi lub mówi, ale myślę, że w większości podzielam jego przekonania. Chcę lepszej gospodarki, lepszego, bezpiecznego kraju, w którym ludzie mogą żyć jak chcą i być tym, kim są i kim chcą być. Podoba mi się jego polityka. Jest starej daty. On jest prawdziwym amerykańskim patriotą. Sam Donald Trump podgrzewa kampanię. Zwyciężymy w Pensylwanii. Pokonamy towarzyszkę Kamale Harris. Ci głupi ludzie, którzy rządzą naszym krajem, oni nie mają żadnego pojęcia o niczym. Od kiedy Joe Biden wycofał się z wyścigu wyborczego, Harris systematycznie zyskuje przewagę. Jednak w 7 stanach, w których poparcie dla kandydatów jest zmienne, Trump według sondaży prowadzi. Finał wyborów prezydenckich 5 listopada. Amerykanie o tym dniu mówią super wtorek. Konrad Hryszkiewicz, Wiadomości w Polsce 24. Początek września, proszę państwa, nierozerwalnie łączy się z tragicznymi wspomnieniami z historii, tym bardziej bolesnymi dla Polski, że rachunek krzywd nigdy nie został wyrównany. Niemcy nigdy nie zapłacili za napaść na Polskę, za ludobójstwo, za gwałty, za morderstwa, za kradzieże. Te straty zresztą są trudne do dokładnego policzenia, ale zostały oszacowane. Jak państwo zapewne pamiętają, 2 lata temu powstał specjalny raport, nad którym pracowali eksperci, to byli także prawnicy, to byli ekonomiści, to byli rzeczoznawcy. Ten raport powstawał pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka i według tego raportu ten bilans strat podczas II wojny światowej, jak państwo przed chwilą widzieli i za chwilę być może znowu zobaczą, wyniósł ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Co warte przypomnienia, to jest to kwota na stan z 2022 roku. Dziś ta kwota powinna być już wyższa, bo wiadomo, że z czasem pieniądz zawsze traci na wartości. To jest ta całość strat wyliczona. I widzimy tutaj wybrane tylko 3 segmenty: dobra kultury i dzieła sztuki. To może w ogromie tych strat stanowi niewielki procent, ale 19 miliardów 310 milionów. Ta kwota musi robić wrażenie. Budynki, energetyka, przemysł i rolnictwo 797 miliardów złotych. Ale tu są najpoważniejsze straty. Z tytułu ofiar śmiertelnych ponad 4 biliony 330 miliardów złotych. Szanowni państwo, to smutne podsumowanie tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej, ale do tego tematu trzeba wracać, dlatego że doskonale widzimy i obserwujemy, że część polityków związanych z koalicją 13 grudnia jak ognia unika tego tematu, uważa, że ten temat nie jest istotny, że do niego nie trzeba wracać i odpycha ten temat jak najdalej od siebie. A ten rachunek krzywd nigdy nie został wyrównany. Podkreślmy to raz jeszcze i do tego tematu należy wracać, bo taka jest polska racja stanu. Zaczynaliśmy od krótkiej informacji o naszym starcie, starcie nowej telewizji informacyjnej w Polsce 24. To jeszcze raz pokażmy państwu, teraz chociaż będzie to już zupełnie inny materiał, taka sklejka różnych ciekawych zdjęć tego, co działo się na naszej antenie podczas poranku i tuż po tym, czyli to, co działo się tutaj w tym studiu kilka godzin temu. Serdecznie zapraszam, a po tym będzie już rozmowa z gościem Wiadomości w Polsce 24. Cała masa ludzi została osierocona i straciła dostęp do tego, o czym Józef Mackiewicz z taką mocą mówił, że tylko prawda jest ciekawa. Widz chce się znowu poczuć zaopiekowany. Mieć swoich reprezentantów, mieć twarze, które zna, którym ufa, do których jest przyzwyczajony. I my to damy. My damy ten content, jesteśmy dla państwa. Staramy się, żeby tej prawdy od samego rana dostarczać w takich dawkach, które będą wystarczające, pożywne, no i też nie za ciężko, żeby było. A gościem, zapowiadanym gościem Wiadomości w Polsce 24 jest lider, prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli lider opozycji, Jarosław Kaczyński. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Panie prezesie, zacznijmy od subwencji. Po odrzuceniu sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą ogłosiliście zbiórkę. Ta zbiórka spotkała się z całkiem sporym odzewem. Spodziewał się pan właśnie tak dużego odzewu? No muszę się przyznać, że byłem tutaj niezupełnie zdecydowany, co sądzić, jak to będzie. No ale na razie przynajmniej jest to powyżej tego, co żeśmy się spodziewali.
Więc jest, tutaj jest dobrze, no ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą decyzję, no ona jest tak jawnie sprzeczna z prawem, z zasadą równości traktowania wszystkich podmiotów politycznych. Jest narzucona, my znamy przebieg samych posiedzeń, tam brylował właśnie jeden człowiek i to nie był przewodniczący PKW, tylko profesor Balicki, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. No i przyjmowano taką zasadę zupełnie wprost, no, że po prostu to, co jest wiarygodne jako stwierdzenie przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, reprezentanta w sferze finansów, pełnomocnika finansowego, to w wypadku naszego pełnomocnika jest niewiarygodne. My, panie prezesie, do tego tematu wrócimy. Zresztą mamy kilka innych bardzo ważnych tematów również. To jest krótka przerwa w naszej rozmowie, ale podczas tej przerwy zobaczą państwo prognozę pogody i sportu, a my wracamy dosłownie za kilka minut. Pierwszy dzień szkoły zdecydowanie należał do ciepłych, a jutrzejszy, drodzy państwo, zapowiada się jeszcze cieplejszy. Ale najpierw zobaczmy, co czeka nas w nocy. Lucja Nalewajk, zapraszam na prognozę pogody. Zachmurzenie w całej Polsce raczej małe i umiarkowane, gdzie nie, gdzie tylko będzie duże. Widzialność mogą nam ograniczyć mgły, które pojawią się na północnym wschodzie i na południowym kraju. Tamta widzialność będzie ograniczona do 200 metrów, także proszę uważać na drogach. Najchłodniej po raz kolejny północ kraju, 11-13 stopni. Najcieplej natomiast będzie na południowym zachodzie, 17-18 stopni nawet we Wrocławiu. A teraz sprawdźmy, co szykuje nam się tego jutrzejszego dnia. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano gdzieniegdzie, głównie na południu i północnym wschodzie kraju, mogą pojawić się mgły. W górach po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach. No i jutro oczywiście czeka nas zdecydowanie letni dzień. Temperatura maksymalna od 29 do nawet 32 stopni. Nieco chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Tam około 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz w czasie burz okresami porwiste. I to by było na tyle w tym momencie. Dziękuję państwu za uwagę. Mamy, proszę państwa, już jesteśmy z powrotem. Wiadomości sportowe będą nieco później. My wracamy do rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Panie prezesie, rozmawiamy o utracie części subwencji, części dotacji, jeszcze nie przesądzonej oczywiście, ale wiele wskazuje na to, że rzeczywiście do tego dojdzie. Tym bardziej, że politycy Platformy Obywatelskiej mówią otwarcie, że to oni będą decydować niezależnie od ostatecznego werdyktu, czy te pieniądze wypłacą, czy też nie. Także tutaj sprawa nie wydaje się panu przesądzona? No nie wydaje mi się do końca przesądzona, niemniej to jest element czegoś, co można by określić jako ze strony przedstawicieli Platformy Obywatelskiej uczciwy opis obecnej sytuacji, znaczy opis sytuacji całkowitego bezprawia. W Polsce w tej chwili nie obowiązuje już w gruncie rzeczy konstytucja, nie obowiązuje ustawa, to jest wszystko kwestia woli władzy. I to jest stan, który jest skrajnie wręcz szkodliwy i niebezpieczny dla państwa. Jest na pewno elementem całego tego planu pacyfikacji naszego kraju przed realizacją tego celu ostatecznego, to znaczy celu polegającego na tym, żeby przyjąć te nowe traktaty europejskie, które w istocie no, radykalnie ograniczą albo po prostu zlikwidują suwerenność naszego kraju. Wtedy a widzi pan możliwość, nasza niepodległość to będzie znów incydent historyczny, tak jak lata 1918-1939, tylko dłuższy nieco. No i inną metodą przerwany. Oczywiście jest szansa, jest ogromna szansa na to, żeby to przerwać. Jest potrzebna tylko mobilizacja społeczna. Jest potrzebne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. To będzie już samo przez się bardzo, bardzo ważne. Niezależnie od tego, jakie uprawnienia ma prezydent. No, a później oczywiście także w parlamentarnych. No i wyciągnięcie wniosków, to znaczy
ta konstytucja ukazała się całkowicie ułomna, bo nie wprowadziła mechanizmów, które uniemożliwiają takie operacje, jak na przykład przejęcie siłą telewizji, czy przejęcie siłą prokuratury, czy stosowanie nawet tortur w stosunku do osób oskarżonych skądinąd. To od razu przerwę na momencik. Czy pan wierzy w to, że to bezprawie zostanie kiedyś rozliczone? Mowa o nielegalnym przejmowaniu instytucji państwowych. Ja jestem głęboko przekonany, że zostanie rozliczone także w trybie karnym, bo doszło tutaj w gruncie rzeczy, jeżeli wziąć to wszystko razem, bo tych przez wydarzeń było dużo, dużo więcej, ze zmianą ustroju państwa i to zmianą siłą. No to jest opisane w kodeksie karnym i tutaj naprawdę są bardzo ciężkie zagrożenia, aż do dożywotniego więzienia, 10 lat do dożywotniego więzienia. I chciałbym i przypuszczam, bo oczywiście nie mogę mieć pewności, że tak, to będzie zakwalifikowane, to będzie należało do wymiaru sprawiedliwości, ale nie już tej parodii wymiaru sprawiedliwości, jaka jest w tej chwili budowana i która jest zresztą już od lat budowana i która właściwie trwała, chociaż z nie takim natężeniem jak dzisiaj, przez cały ten okres po 89 roku, no bo nie zrobiono rzeczy zupełnie elementarnej, no, nie dokonano generalnej reformy sądownictwa, której częścią byłaby także wymiana sędziów. No proszę pamiętać, że w NRD wymieniono kilkadziesiąt procent sędziów, a w Polsce praktycznie rzecz biorąc nawet ludzie bardzo skarżeni. Ale wy rządziliście 8 lat od 2015 roku i szliście między innymi z takim hasłem reformy sądownictwa. Nie udało się jej przeprowadzić i wasi wyborcy też to widzą. Wasi wyborcy, którzy na to liczyli, no nie doczekali się tego. No nie doczekali się tego z dwóch względów. No z jednej strony mieliśmy tutaj, powiedzmy sobie, niejednolite stanowisko w naszym obozie, no i bardzo ważną decyzję podjętą z tego powodu, która zatrzymała podstawową zupełnie reformę Sądu Najwyższego. Proszę pamiętać, że to jest struktura instancyjna i Sąd Najwyższy odgrywa tutaj ogromną rolę, mimo że to nie jest instancja w sensu stricto taka jak te niższe, ale tu nie będę się wdawał w takie czysto już prawnicze rozważania. Ale poza tym mieliśmy ogromny opór także z zewnątrz. No i ja nie chcę tutaj twierdzić, że w tej całej rozgrywce nie było jakichś momentów niepotrzebnych zahamowań, ale generalnie to, że tak się właśnie stało, jak pan opisuje, to jest wynik pewnej sytuacji, o której nie mogliśmy się spodziewać, sytuacji, która no, łączyła się z jednej strony właśnie z tą niespójnością wewnątrz obozu, a z drugiej strony z istnieniem opozycji totalnej, to znaczy zjawiska, którego w istocie w innych krajach demokratycznych nie ma. No, ulica i zagranica, czyli wystąpienia, oczywiście demonstracja są rzeczą zupełnie normalną demokracji, ale nie tak organizowane, nie w takim natężeniu i wreszcie no, jawne odwoływanie się do czynnika zewnętrznego, co już jest sytuacją naprawdę w demokracji rzadko bardzo występującą i to raczej tylko w wypadkach zupełnie skrajnych. Panie prezesie, wróćmy teraz jeszcze na moment, bo odbiegliśmy trochę od tego pierwszego pytania, pierwszego tematu dotyczącego zbiórki. Ile do tej pory udało się pieniędzy wam zebrać? Sporo, ale proszę wybaczyć, że nie będę mówił ile, z tego względu, że no, mamy nie tylko przyjaciół w naszym kraju, a poza tym chciałbym zaapelować o to, żeby ta zbiórka trwała. My będziemy na różne sposoby ją ułatwiać. Przede wszystkim nie będzie już tego wymogu PESEL-u, bo to wynikało z wewnątrzpartyjnych regulacji, nie ma takich regulacji prawnych. To ważna informacja. To ważna informacja i oczywiście za chwilę będą już gotowe wszystkie te możliwości związane z internetem, przekazywaniem przez internet przelewów. I to razem wziąwszy powinno pomóc, ale jestem bardzo wdzięczny. Chciałem bardzo, bardzo podziękować tym wszystkim, którzy już teraz mają za sobą tą wpłatę. No i bardzo zachęcić też do tego, żeby tworzyć taką sytuację stałych, nawet skromnych, na przykład w wymiarze miesięcznym zobowiązań, bo chodzi o to, żeby osób, które nas wspierają, było dużo, bo tych, które mogą wpłacić dużo, jest stosunkowo niewiele. Natomiast tych, którzy mogą wpłacić bez jakiegoś uszczerbku dla siebie sumy typu 20-30 zł, no jest sporo. A uważa pan, że to społeczne zaangażowanie
wystarczy na normalne funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie? Uważam, że jeżeli oni nie pójdą na dalsze już takie bardzo drastyczne łamanie prawa, to znaczy odmówią nam dotacji, które otrzymuje w ciągu każdego roku partia polityczna, a tutaj nie ma ku temu podstawy, poza podstawą do tego, żeby je zmniejszać, bo do tego podstawa niestety jest, to wtedy damy sobie radę z całą pewnością. To w tej chwili wygląda tak, że oni już ogłosili, że ta decyzja rozstrzyga inną, to znaczy tą, która dotyczy rocznego rozliczenia niewyborczego partii. Otóż kryteria w tych dwóch rozliczeniach są inne. Tutaj chodzi o przyjmowanie niepieniężnych wartości, niepieniężnych przekazów, to mówię o wyborach, a w wypadku tego drugiego rozliczenia chodzi o świadczenia pieniężne, które są przekazane w sposób nieprawidłowy albo też od podmiotów, które nie mają takiego prawa. Krótko mówiąc, to trzeba badać oddzielnie i to jest badane oddzielnie i jedno z drugim nie ma wielkiego związku, poza tym, że ta pierwsza decyzja całkowicie nielegalna, ja wierzę, że zostanie zmieniona przez Sąd Najwyższy, no, ukarała nas i gdyby to było podtrzymane, no to wtedy te sumy będą znacznie obniżone. No tak, tylko że Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie uznają, nie uznaje większość rządząca. Zostawmy ten temat na razie na boku, bo mamy wiele innych wątków, jak sądzę, ciekawych dla widzów telewizji w Polsce 24. Kiedy poznamy nazwisko kandydata na prezydenta, waszego kandydata? Ja jestem przekonany, że to nastąpi prawdopodobnie gdzieś nieco bardziej zaawansowaną jesienią, chociaż nie ukrywam, że są u nas też zwolennicy takiego działania, żeby to nastąpiło wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kim jest główny przeciwnik, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. No, tylko że oni chcą to przesunąć aż do świąt, nawet po świętach. Więc ja uważam, że to nie byłaby dobra sytuacja. Oni mają przecież przewagę, jeżeli chodzi o media, o dotarcie do opinii publicznej, mają więcej pieniędzy, dużo więcej pieniędzy. I w związku z tym przypuszczam, że, znaczy jestem nawet przekonany, nie tylko przypuszczam, że musimy zrobić to wcześniej. Decyzja powinna zapaść stosunkowo niedługo, ale na pewno jeszcze nie w tym miesiącu. A później już trzeba powoli rozpędzać się z taką operacją, która ma uczynić kogoś, kto jest znany publicznie, ale może nie jakoś bardzo znany publicznie. No tak było przecież z Andrzejem Dudą, człowiekiem powszechnie znanym, no i oczywiście akceptowanym. Dobrze, ale no, nazwiska pewnie dzisiaj nie poznamy, nawet jeśli... Ja, panie... To inaczej zapytam. Czy pan prezes, może w ten sposób, ilu kandydatów na prezydenta w tej chwili funkcjonuje w tym sensie, że spośród jakiego grona będzie pan wskazywał tę osobę, która będzie ubiegać się o ten najwyższy urząd? To będzie wskazanie głównie w oparciu o badania. No, moja rola będzie tutaj taka, żeby te badania jakoś odczytać, ale wraz z innymi, więc... Ale jakie to jest grono osób? Nie indywidualizujmy tego. To jest w tej chwili, właściwie można już w tej chwili powiedzieć o 5 osobach. Nie rozumiem, tak jak pan powiedział wcześniej, że to też zależy od tego, czy wasi konkurenci wystawią też Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, czy na przykład Radosława Sikorskiego, bo wtedy odpowiedniego konkurenta będzie się dobierać. Dobrze zrozumiałem to, co pan przed chwilą powiedział, nie, tak? No, jeżeli już wystawimy kandydata, to nie będziemy chcieli go zmienić. Ja osobiście uważam, że, bo tak to wynika z badań, że to powinien być Rafał Trzaskowski, patrząc na to z punktu widzenia naszych przeciwników. No ale... Tam być może grają rolę także zupełnie inne przesłanki dotyczące no, konkurencji wewnątrz tego obozu. No, tego nie wiem, na ile one są silne. Której z obietnic Donalda Tuska przygląda się pan szczególnie i dlaczego? Czy jest taka? No taką obietnicę, którą uznajemy za
pójście we właściwym kierunku, chociaż sami żeśmy jej nie składali, bo uważaliśmy ją i słusznie za nierealną w tych najbliższych latach, to jest podwyższenie sumy wolnej od podatku. Bo to byłaby rzeczywiście, szczególnie dla tej mniej zarabiającej części społeczeństwa, bardzo znacząca pomoc. Natomiast te inne, no, z pewnym zainteresowaniem odnosiliśmy się do tych wszystkich zapowiedzi mówiących o rozliczeniu i tutaj trzeba przyznać, że Tusk jest człowiekiem słownym. Tu działa z całą determinacją, tylko z tego nic dobrego dla Polski nie wychodzi. Mamy do czynienia tylko po prostu z coraz nowymi odsłonami coraz bardziej komicznej sceny, przy czym no burleską już po prostu jest te 100 miliardów złotych, które rzekomo mieliśmy zrabować w ciągu 8 lat naszych rządów. No może trzeba jakoś uzasadnić rekordowy deficyt budżetowy? No sądzę, że to jakoś się ze sobą łączy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby te 8 trudnych bardzo, bo przecież kryzysy, których nie można było przewidzieć, COVID, wojna, inflacja powojenna, no był też ten kryzys związany już z decyzjami o charakterze sądowym, to znaczy chodzi o sprawy aborcyjne. Wśród tych kryzysów myśmy zdołali naprawdę zmienić Polskę i po pierwsze wyciągnąć Polskę ze strefy średniego rozwoju, tej pułapki średniego rozwoju, bardzo ważna sprawa. No, można zobaczyć takie w różnego rodzaju materiałach zagranicznych. Polska należy do tych krajów, którym się to udało. A po drugie wyciągnąć Polskę z trzeciego świata, bo kraj, gdzie są głodne dzieci, takie naprawdę głodne, nie mają te co jeść, no to jest trzeci świat. I taki ustrój nam zafundowano po roku 90. Nazwaliśmy go postkomunizmem. Teoretyczną podstawę do tego przygotowała świętej pamięci Jadwiga Staniszkis. Natomiast no, myśmy tej nazwy używali niemalże od początku i przez cały czas uważaliśmy, że ten ustrój jest skrajnie niesprawiedliwy, skrajnie nieefektywny. I zdołaliśmy go w niemałej części zmienić. Natomiast nie byliśmy czynni przy tworzeniu konstytucji, bo nie było nas w ogóle w parlamencie w latach 93-97, wtedy została uchwalona konstytucja i w związku z tym ta konstytucja nie ma zabezpieczeń, właściwych zabezpieczeń wobec tego wszystkiego, co się ostatnio działo i dzieje w dalszym ciągu. I tu będą potrzebne jakieś nadzwyczajne akty prawne, które stworzą tego rodzaju zabezpieczenia, tego rodzaju instytucje. Prawne, to groźnie, opozycja zaraz podchwyci i powie, że Jarosław Kaczyński będzie chciał rządzić w przyszłości, o ile odzyska władzę, dekretami. Nie, nie, to nie chodzi w żadnym wypadku o dekrety, to chodzi o pewne, w pewnych wypadkach bardzo istotne uzupełniania obecnej konstytucji, bo no, ona okazała się po prostu nieskuteczna, ona sama siebie zniszczyła. No, w ogóle ustrój III Rzeczypospolitej, można powiedzieć, upadł. Paradoksalnie wydawało się, że to my zniszczymy III Rzeczpospolitą, ale zniszczył ją Donald Tusk. To, co powstanie po, daj Boże, i wierzę w to głęboko, naszym powrocie do władzy, no to już będzie IV Rzeczypospolita i zapewniam państwa i pana redaktora, że ona będzie zabezpieczona przed tym. Ale jak silna jest pana wiara w powrót do władzy? Może to jest tak, że jesteśmy świadkami pierwszej kadencji, później będzie druga, trzecia i ten układ będzie się betonował? Wie pan, to jest tak. Oczywiście ta władza ma potężne poparcie zagraniczne, wpisuje się w pewien plan, który jest planem odnoszącym się do Europy, ale niewątpliwie ogromną rolę w tym odgrywa także Rosja, bo to państwo europejskie może funkcjonować tylko wtedy, jeżeli jest w bliskich stosunkach z Rosją, czyli Rosja jest w gruncie rzeczy niezwykle silnym graczem w tym państwie, bo w przeciwnym razie to musiałoby być przy tym antyamerykanizmie, który jest elementem tego całego planu. No, zresztą nie ma co sądzić, że tego rodzaju przedsięwzięcie będzie przez Amerykanów chronione. I w związku z tym jedynym wyjściem jest po prostu układ z Rosją. Układ z Rosją, który, jeszcze raz powtarzam, uczyni z niej bardzo poważnego gracza w Europie i w jakiejś przynajmniej mierze przywróci jej to,
o czym obecne władze rosyjskie, a sądzę, że też i bardzo poważna część społeczeństwa rosyjskiego marzy, to znaczy status supermocarstwa. To jest dzisiaj mocarstwo regionalne, ale walczy zaciekle o to, żeby pozostać supermocarstwem, co nie jest łatwe, ma na głowie Chiny, wielokroć już dzisiaj potężniejsze gospodarcze, a pewnie za chwilę też potężniejsze militarnie niż Rosja. Geopolityka, panie prezesie, zostawmy na chwilę na boku, bo jeszcze jest kilka ważnych pytań dotyczących chociażby tego, jak będzie się zmieniać i czy będzie się zmieniać Prawo i Sprawiedliwość, czy... Słyszeliśmy, że takie są przynajmniej niektóre doniesienia medialne, że planuje pan przebudowę Prawa i Sprawiedliwości, że jesienią być może pojawi się zapowiedź, że suwerenna Polska stanie się częścią właśnie PiS-u. Tak będzie? No, jeżeli Bóg pozwoli, bo to takie rzeczy to zawsze mogą się nawet w ostatnim momencie jakoś skomplikować. Natomiast, ale dążymy do tego bardzo zdecydowanie, rozmawiamy o tym z przedstawicielami Polski i sądzę, że a w każdym razie mam nadzieję, że to się zakończy sukcesem, ale to jest tylko jeden z elementów. Przede wszystkim chcemy stworzyć w partii nowy organ, który będzie bardziej energicznie koordynował różnego rodzaju działania partii, których jest dużo, ale które no niestety nie zawsze są odpowiednio skoordynowane i nie bardzo są możliwości skoordynowania. A poza tym dać szansę właśnie dzięki temu organowi, wszystko jednak on będzie się nazywał, bo tutaj jedni uważają jak ja, że to powinien być komitet wykonawczy, inni mówią, że to powinien być po prostu zarząd. Tam będzie bardzo wielu młodych ludzi, płci obojga, którzy dzisiaj są jakby troszeczkę schowani, chociaż są bardzo aktywni i którzy prowadzą niektórych ludzi właśnie młodych, rówieśników albo młodszych, do takiego przeświadczenia, że my jesteśmy partią no, pokolenia już zaawansowanego wiekiem. To nie jest prawda i my to pokażemy. I jestem przekonany, że ponieważ wśród tych ludzi jest naprawdę wielu bardzo energicznych i bardzo zdolnych, bardzo dobrze przygotowanych, to zdynamizuje partię. A poza tym my chcemy przeprowadzić pewną reformę partii, to znaczy powrót do tych okręgów wyborczych, które były równoznaczne, to znaczy mieściły się na terenie poszczególnych okręgów wyborczych do Sejmu i jednocześnie przeprowadzić swego rodzaju, no nie chcę tutaj używać słów, które funkcjonowały w dawnym systemie, ale po prostu zweryfikować partię z punktu widzenia aktywności jej członków. Kto jest w niej naprawdę, kto tylko, można powiedzieć, tytularnie. Bo ci ostatni nie są nam potrzebni. Natomiast chcemy się też przy tym bardziej otworzyć na nowych, bo tych nowych, którzy chcą przystępować, jest zawsze dużo, ale są, jakie są i w innych partiach, opory przed ich przyjmowaniem. No ale i wreszcie jeszcze do tego dojdą te wybory na poziomie okręgu właśnie i na poziomie powiatowym. Ale wybiegając bardziej w przyszłość, panie prezesie, no to wasze zdolności koalicyjne, delikatnie mówiąc, są niewielkie, co pokazały ostatnie wybory parlamentarne. Niby osiągnęliście największy wynik, a nie byliście w stanie stworzyć koalicji. No, jeśli się nic nie zmieni, to może się okazać, że będziecie w tej opozycji tkwić przez długie lata. Panie redaktorze, no w tym największy jest ambaraż, żeby dwoje chciało naraz. W tym wypadku dwie partie, czyli bardziej, że tak powiem, nowocześnie. Otóż no, Konfederacja jest formacją, która no, nieustannie nas atakuje. Właściwie no, bardzo rzadko rezygnuje z tej okazji, żeby nas zaatakować, nawet wtedy, jeżeli atakuje tą drugą stronę. I oczywiście w polityce wszystko może się zmienić, ale mówienie, że to my tutaj nie mamy zdolności koalicyjnej. My przecież proponowaliśmy po wyborach bardzo daleko idące porozumienie z PSL-em, z premierostwem dla pana Kosiniaka-Kamysza, dla pana ministra obrony, w tej chwili wicepremiera. Proponowaliśmy naprawdę dużo, no bo premier to jest naprawdę bardzo dużo i to jest ryzykowne, bo premier przecież może zmienić rząd, nie zmieniając formalnie większości parlamentarnej. Prezydent może odwlec troszkę mianowanie nowego ministra, ale nie może odmówić.
realizacji wniosku premiera w tej sprawie. Krótko mówiąc, byliśmy tutaj gotowi, tylko że no PSL był nastawiony na całkowicie inne rozwiązania. Natomiast Konfederacja no zaciekle chce doprowadzić do sytuacji, w której ona będzie główną partią prawicy i to jest w polityce normalne. Tylko że wtedy, kiedy są bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla kraju, wręcz dla niepodległości, dla przyszłości, dla rozwoju, w tej chwili mamy do czynienia z szeregiem akcji antyrozwojowych tej władzy. To jest kolejny wątek, którego pewnie już dzisiaj nie zdążymy poruszyć, ale ja bym, panie prezesie, jeszcze chciał zapytać o dwie sprawy. To są sprawy, o których wspominaliśmy już w wiadomościach w Polsce 24, o księdza Michała Olszewskiego, który od 4 miesięcy przebywa w areszcie. Czy jaka jest pana ocena, czy ksiądz Michał Olszewski jest ofiarą systemu opresyjnych działań Donalda Tuska? Tak to pan ocenia? Oczywiście, że tak to oceniam, tym bardziej, że tam doszło także do działań, które trzeba określić jako tortury. Zresztą to samo dotyczyło dwóch pań, które też zostały aresztowane. Wszędzie mamy zarzuty o charakterze urzędniczym. No, sposób traktowania jest taki, jak to by byli bardzo niebezpieczni mordercy, w każdym razie bandyci. No poza tym nawet przekracza się to, co jest dopuszczalne wobec tego rodzaju przestępców. Więc to jest sprawa pierwsza, no niesłychanie wręcz kompromitująca. A jeżeli chodzi o to, że w tej chwili przedłużono te areszty, no jakby te osoby znalazły się na wolności, to po pierwsze mogłyby bardzo wiele rzeczy powiedzieć bezpośrednio. Po drugie, no, mogłaby tu przyjechać na przykład delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i zająć się tymi sprawami. Być może, że nawet domagałaby się prawa dla tych osób, żeby one wyjechały i na miejscu zdały sprawę z tego, co tutaj się wyprawiało, bo tego inaczej się nie da określić. Więc to była decyzja z punktu widzenia tej władzy całkowicie nieodzowna. Natomiast to jest punkt widzenia ludzi, którzy rządzą w sposób przestępczy. No, tak to trzeba po prostu widzieć. Cała ta prokuratura jest nielegalna. Wszystko, co się tutaj dzieje, jest nielegalne. A zarzuty, które są stawiane różnym osobom, bardzo często dotyczą działań, które albo są jakimś drobnym niedociągnięciem odnoszącym się do spraw statutowych, no, czyli takich, które no, nie są podstawą do działań prawnokarnych, albo w ogóle nie mają żadnej podstawy, albo też dotyczą sytuacji działania w stanach skrajnych, na przykład takich jak COVID, no, gdzie trzeba było wybrać, czy procedury są ważniejsze. Tutaj już pośrednio przechodzimy do kolejnej sprawy, o którą chciałem zapytać, czyli byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuszmierowskiego, który został zatrzymany w Londynie, bo rozumiem, że w tej chwili nawiązuje pan do tej osoby. No nie tylko do tej osoby, ale nawiązuje do różnych wypadków, ale jeżeli chodzi o pana Kuszmierowskiego, to właśnie o, przynajmniej wedle mojej wiedzy, ona może być tutaj niepełna, ja przecież nie mam dostępu do informacji, do dokumentów, ale też o tego rodzaju sprawy chodzi. Zresztą o tego rodzaju sprawy chodzi w wielu zarzutach, które stawia Najwyższa Izba Kontroli. Po prostu nie uwzględnia się sytuacji najprostszej, że życie ludzkie jest ważniejsze niż procedury. Że procedury są oczywiście ważne, ale tam, gdzie nie ma nadużycia polegającego na tym, że ktoś w sposób nieuprawniony przejmuje jakieś wartości, no mówiąc najprościej, po prostu kradnie w ten czy inny sposób, bierze łapówki, tam w takich sytuacjach po prostu przestępstwa nie ma, bo to jest stan wyższej konieczności, który uchyla przestępczość czynu, nawet jeżeli ten czyn z punktu widzenia jakiś stosunkowo zresztą nisko zagrożonych występków opisanych w kodeksie karnym takim występkiem jest. Nawet powtarzam, jeżeli tak jest, bo ja w żadnym wypadku nie twierdzę, że tak jest, że tam doszło do jakichkolwiek występków, ale powtarzam, tu mamy do czynienia po prostu z szukaniem za wszelką cenę tego wszystkiego, co pozwoli całe te 8 lat, które mimo ogromnych trudności przyniosło polskiemu społeczeństwu, o czym już mówiłem, bardzo duże sukcesy i narodowi polskiemu przyniosło bardzo duże sukcesy, po prostu zbrukać w najobrzydliwszy sposób, no, oblać jakimiś bardzo nieładnie pachnącymi płynami. No, już nie chcę posuwać się w tym języku dalej, no, bo no,
nie na tym poziomie rozmawiamy. Zresztą to jest specjalność drugiej strony, tego rodzaju język. Ale myśmy odnieśli sukces. To się w historii zdarza. Mimo wszystko przegraliśmy wybory. No, w końcu były to wszystkie kryzysy i były też różne przyczyny. No, jest z naszej strony nie wszystko w sensie jakby socjotechnicznym było najlepiej rozegrane. Ale to nie oznacza, że nasz dorobek, który no niektórzy nawet opisują jako złotą erę, był dorobkiem, który należy podsumować w ten sposób. Ale ta władza, która chce zrealizować obcy, nie polski plan, a po drugie nawet gdyby jakieś okoliczności spowodowały, że ten plan byłby w tej chwili nierealny, na przykład opór jakichś innych państw, to ona po prostu chce tutaj rządzić i nie odpowiadać za to, co już do tej pory zrobiła i co pewnie będzie robiła w dalszym ciągu. Panie prezesie, nie dopuścimy do tego. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. No to jeszcze jedno może takie krótkie pytanie. Proszę również o krótką odpowiedź. Jak panu się podoba nasze nowe studio w nowej telewizji w Polsce 24? Podoba mi się, proszę państwa, to, że jest jakaś konkurencja także tutaj, w tym naszym gronie, bo ja to uważam, że to jest wszystko jedno grono, chociaż no, oczywiście są jakieś tam różnice, ale generalnie rzecz biorąc to, że są w tej chwili dwie stacje, to jest szansa na to, że ilość ludzi, którzy będą słyszeli prawdę w telewizji, będzie większa. Poza tym są różne wrażliwości, różnego rodzaju poziomy odbioru, poziomy intelektualne. Tutaj też trzeba to brać pod uwagę. Sądzę, że państwa stacja tutaj będzie w stanie zaspokoić oczekiwania w tej części naszego społeczeństwa czynnego politycznie i chcącego odrzucić tę władzę, która może no, z nieco większym dystansem odnosi się do tego wszystkiego. Spróbujmy zaprosić też premiera Donalda Tuska, zobaczymy, czy przyjmie nas, zaproszenie. Przez nas bardzo popierane, jeżeli chodzi o Republikę, ale też uważamy, że ta konkurencja, ten dzisiejszy dzień dla obozu polskich patriotów to jest bardzo dobry dzień. Panie prezesie, bardzo dziękuję. I gratuluję. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Gościem Wiadomości, Wiadomości w Polsce 24 był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jeszcze raz dziękuję, a za chwilę publicystyka. Proszę zostać z nami. We'll be right back.